I do Was. To już będzie ostatni odcinek ABC Qigongu, więc przeszliśmy już jako demonstracja, jako przykład. Mieliśmy Zhang Zhuang właśnie stojąc jak drzewo, ćwiczenie statyczne. Zrobiliśmy też ten smoki tygrys, prawda, interakcja między nimi w ćwiczeniu już Qigongu dynamicznego, a jeszcze możemy na przykład dołożyć dźwięk. Jest też cała klasa ćwiczeń, w którym mamy dźwięki. To są dźwięki, jak się nazywa, często leczące dźwięki. Jest tak zwanych sześć leczących taoistycznych dźwięków. I wtedy już mamy no, takie kombo prawdziwe, bo mamy właściwy, musimy mieć ruch właściwy, oddech, właściwą koncentrację, wizualizację, dźwięk i jak będzie wyglądało to ćwiczenie. To jest ćwiczenie akurat na płuca. Płuca to jest element, żywioł metalu w medycynie chińskiej, kolor biały, a z kolei dźwięk stowarzyszony, taki rezonujący z płucami i z częstotliwością właśnie płuc jest tak, jakbyśmy tak syczeli, jakby powietrze uchodziło z jakiejś dętki. I jak będzie wyglądał rytm oddechowy? Rytm oddechowy będzie wyglądał w ten sposób, że będziemy nabierali powietrza, wszystko przeponowo, wdech, a potem będzie wydech, długi, wolny, z tym dźwiękiem właśnie. Wizualizacja w tym będzie taka, że tak jakby będziemy nabierali, to nabieramy piękne, jasne, białe, świetliste powietrze, a jak będziemy wydychali, to wydychamy to wszystko, co w tych naszych płucach jest takie brudne, nieprzyjemne, coś, jakieś tam patogeny, cokolwiek jest, wydychamy, czyli przyjmujemy coś jasnego, pięknego, odżywczego, wydychamy coś, co jest bardziej toksyczne. Więc to jest taka troszkę wizualizacja w tej momencie. Teraz ruch właśnie sprzyja temu, czyli będzie na początku wdech. Potem przyjmiemy taką pozycję, dobrze, czyli ruch jest w ten sposób z wdechem i tu będzie wydech, czyli będziemy tutaj syczeli, a potem tak jakbyśmy nagarniali z wszechświata takie piękne, białe poświatę i potem wprowadzali ją do płuc. I w tej pozycji będziemy pozostawali. Mało tego, jeszcze możemy nawet zamknąć oczy i wewnętrznym jakby wzrokiem połączyć się z naszymi płucami. Mówiliśmy w pewnym momencie, że rozluźnieniu sprzyja pewien uśmiech. Tak możemy się lekko uśmiechnąć również do naszych płuc tutaj. No, mamy ćwiczenia i te dźwięki na każdy z określonych narządów. Także tutaj to akurat jest płuca. Także sobie tak po prostu spróbujmy zrobić to ćwiczenie najlepiej jak umiemy. Czyli na początku mamy wdech. Wdychamy i mamy wydech. Teraz będzie wdech, tutaj wdychamy i wprowadzamy to piękną poświatę. Umieszczamy obie dłonie, łączymy się też energetycznie z naszymi płucami. Spoglądamy wewnętrznym wzrokiem, możemy zamknąć oczy, to nam ułatwi. Wewnątrz naszych płuc, uśmiechamy się lekko do naszych płuc. W tej pozycji możemy stać przez pewien czas, to jest też rodzaj takiej pozycji właśnie Zhang Zhuang. I potem już na samym końcu możemy znowu zakończyć właśnie takim pieczętowaniem tutaj energii, ale jeszcze raz zróbmy to ćwiczenie. Dobrze, także już na zakończenie, więc stoimy właśnie w naszej pozycji uci i robimy wdech. Otwieramy właśnie krtań łatwo do góry i potem
Nabieramy wdech. Wyszczamy dłonie naprzeciwko naszych płuc. Też nasza struktura pionowa. Oddychamy swobodnie. Ponowo. Uśmiech do płuc, wewnętrzny wzrok w stronę płuc. No i potem już możemy to ćwiczenie możemy powtórzyć parę razy, czy po prostu już zakończyć albo takim pieczętowaniem, albo pozostaniu przez chwilę właśnie w tej pozycji łuci. Także cóż, doszliśmy do końca naszych 10 odcinków. Mam nadzieję, że ta cała podróż po różnych elementach Qigongu dała Wam przynajmniej jakieś odczucie, czym jest Qigong. Było przeznaczone dla osób, które z tym się specjalnie nie stykały. Ale cóż, trzeba powiedzieć, że właśnie jest tu wiele takich różnych elementów związanych właśnie ze świadomym ruchem, ze świadomym oddechem, które są bardzo istotne i w związku z tym można i nawet trzeba po prostu przechodzić w nauce poprzez poszczególne etapy, tak żeby dochodzić do tych najbardziej złożonych. Także zapraszam Was oczywiście do ćwiczeń, gdziekolwiek jesteście. Ćwiczcie Qigong, warto. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia możliwe na jakimś wspólnym treningu.